Stepniańskim Dworze Kukuczka odbyły się kolejne beskidzkie biesiady kulturalne. Na licznie zgromadzonych gości czekała wystawa obrazów Alicji Domańskiej, Grzegorza Skawińskiego oraz Łukasza Radwana, ale głównym wydarzeniem wieczoru był koncert zespołu Wałasi. Dwa utwory z orkiestrą Zbigniewa Wałacha wykonał nie kto inny, jak właśnie Grzegorz Skawiński, popularny muzyk i wokalista zespołu Kombi czy ONA. Ja nie spodziewałem się, że aż tak fajnie ten wieczór wyjdzie, że się to wszystko uda jakoś połączyć. Było parę tych elementów trudnych do połączenia, bo właśnie tak jak wspomniałeś, i malarstwo, i granie, i taniec, i jedzenie, wszystko na raz. Spotkania z ludźmi jeszcze, więc bardzo, bardzo, bardzo piękna impreza. Myślę, zaryzykuję tego, nie wiem, co powiedzą Kukuczkowie, ale to nie jest tutaj ostatni raz. Z pewnością przyjedziemy tutaj jeszcze. Przypuszczam, że to nie pierwsza Pana wizyta w naszym regionie. No, z pewnością nie pierwsza. Bywałem tutaj, aczkolwiek w Istebnej, o ile dobrze pamiętam, to jestem pierwszy raz. Bywałem gdzieś tam troszeczkę dalej, tam w Wiśle, okolicach i tak dalej. Mhm. To często. A jakieś wspomnienia związane z tym regionem? Z regionem? No, to wspomnienia są bardzo ważne. W Wiśle w studiu Deo Recordings nagraliśmy płytę zespołu ONA Bzy i spędziliśmy tam 2 miesiące, siedzieliśmy bite w mieście i na nagraniach, więc dużo pamiętam i różnych ciekawych przygód, różne ogniska, wycieczki, ale przede wszystkim nagranie w wyjątkowym miejscu, studio Deo Recordings, powiem dla tych, którzy nie wiedzą. Jest na zboczu góry umiejscowione w przepięknym krajobrazie, a jednocześnie z drugiej strony jest technicznie fantastyczne. Także jest i piękny klimat, niesamowite otoczenie przyrody, no i też można fajne dźwięki nagrać. O znaczeniu wystawy zatytułowanej Niepodległość Trójkątów opowiedziała nam Alicja Domańska, gdańska malarka abstrakcyjna, znane ze współpracy z m.in. Johnem Porterem. Niepodległość Trójkątów to jest nasz projekt z dwoma artystami, Łukaszem Radwanem i Grzegorzem Skawińskim. Również połączony z muzyką, bo Grzegorz jest, jak wiemy, fantastycznym gitarzystą oraz wokalistą. I tu mamy taki wspólny projekt trzech zupełnie odrębnych jednostek artystycznych. Każdy ma zupełnie inny rodzaj sztuki, ale jesteśmy połączeni siłą malarstwa, siłą wyrazu, niesiemy po prostu światło. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl redaktor Krzysztof Rajowski.